Cześć. Jesteś właśnie świadkiem epokowego wydarzenia. Dzisiaj ruszam z nową serią filmów na YouTubie na moim wspaniałym kanale, a seria nosić będzie nazwę Jak oni to robią. I w tej właśnie nowej serii zamierzam odnaleźć ludzi, którzy znaleźli rozwiązania na wiele wyzwań, które nurtują przedsiębiorców. Dzisiaj ruszam z pierwszym odcinkiem z tej serii, a dotyczyć on będzie niebagatelnego tematu, bo książek, tego, w jaki sposób czerpać z nich wiedzę i w jaki sposób wdrażać ją w życie. Zatem do zobaczenia już za chwilkę z pierwszym z naszych wywiadowanych. No dobra, to był lekki żarcik z tym pierwszym z wywiadowanych, bo pierwszym, który na ten temat się wypowie, będę ja. Tak się składa, że lubię dość dużo czytać. I staram się tę wiedzę z książek w jakiś sposób systematyzować. Mam tu kilka sposobów i wciąż nie mogę znaleźć tego, który jest moim zdaniem najlepszy. Pokażę Ci więc kilka z tych sposobów. Pierwszy z nich to jest taki, że biorę sobie książkę. Tutaj mamy na tapecie pana Chrisa Vossa i Tala Raza, którzy napisali Negocjuj, jakby zależało od tego Twoje życie. Genialna książka o negocjacjach. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji jej czytać, to jest najwyższy czas. Co tutaj robię? Jak sobie tutaj zobaczysz, to ja tutaj mam po prostu pewne fragmenty książki zaznaczone ołóweczkiem. I to, co misternie zaznaczę ołóweczkiem, przepisuję później po przeczytaniu całej książki do Evernote'a i tam mam te notatki w jakiś sposób usystematyzowane. Mogę potem wiedzę z danej książki odnaleźć, wyszukać. To jest dość wygodne. Natomiast czasochłonne. Druga metoda, której używam, to metoda, którą zastosowałem w książce Tima Ferrisa pod tytułem Narzędzia Tytanów. Książka też jest fantastyczna. Jeśli miałeś okazję przeczytać, to zapraszam Cię do jej lektury, ale wcześniej do lektury wpisu na bloga, który popełniłem jakiś czas temu na ten temat, gdzie ta książka jest zrecenzowana. I zobacz, tutaj jest coś takiego jak multum zakładek. Każda zakładka w założeniu na początku miała swój sens. Zakładka różowa była od czegoś, zielona od czegoś, żółta od czegoś jeszcze innego. No właśnie. Teraz cała zabawa polega na tym, że po pierwsze nie pamiętam już, do czego służyły poszczególne kolory, a po drugie w trakcie, gdy czytałem książkę, pokończyły się różne zakładki, więc musiałem używać innych kolorów. I w tej chwili, żeby do czegoś dotrzeć, ja muszę sobie to jeszcze raz przekartkować. Więc to nie jest sposób, który zasadniczo polecam. Trzecia sprawa dotyczy audiobooków. I tu mam największy problem, bo audiobooki mają to do siebie, że są w bardzo różnych formatach. I na przykład format Audible umożliwia instalowanie tam takich cyfrowych zakładek. Jeśli jest jakiś ciekawy fragment w książce, klikasz guzik zaznacz i w tym momencie on zaznacza 30 sekund treści czytanej książki i możesz do tego dołożyć swój opis. To jest fajne, bo do tego potem można wracać, można to spisać. Można to znowu, tak jak poprzednio, wrzucić do Evernote'a i to jest wygodne. Tak robię. Natomiast, która z tych metod jest najlepsza? Nie mam pojęcia. Przejdźmy teraz do osób, które spytałem, co one robią, aby z kolei ich czytanie książek było najbardziej efektywne, jak się da. Zacznijmy od Agnieszki Pieniążek. Agnieszka przedstawia się jako żona i mama trójki dzieci, które Agnieszka wspiera przedsiębiorców nastawionych na rozwój, którzy czują się rozdarci pomiędzy życiem firmowym a życiem rodzinnym i pokazuje im, że nie musi to być wybór zero-jedynkowy. Agnieszka znana jest z tego, że umie odnaleźć w tych wszystkich sytuacjach to, co jest ważne, zbudować wokół tego sensowny program, pokazać, jak w kilku prostych krokach wcielić w to życie i tego właśnie uczy przedsiębiorców. Agnieszka nie bez kozery tworzy markę Domowe Zawirowania, bo dom to nie prosta sprawa. Zobaczmy więc, co przygotowała dla nas w kwestii książek, zdobywania z nich wiedzy i wdrażania tej wiedzy w życie. Opowiedz troszkę o tym, w jaki sposób ty, po pierwsze, jak już czytasz te książki, no czy może jeszcze cofnąć się trochę, jeśli jesteś w stanie w krótkich słowach dobrać informacje o tym, w jaki sposób w ogóle dobierasz książki do lektury, nie? No bo to jest element, który też jest trudny, a jak już potem ją czytasz, to jak sobie radzisz z tym, żeby wiedzę, która tam jest, w jakiś sposób ci nie uciekła, czyli kwestia notowania i ewentualnie jakiś plan na wdrożenie, nie? No i w zasadzie o to chodzi. Więc... Jasne, w ogóle wiesz, mnie samo zadziwia to, że ktokolwiek mnie o to pyta, bo powiedzmy jeszcze 2 lata wstecz, to ja byłam po prostu nałogowym pochłaniaczem wiedzy bez robienia cokolwiek z tą wiedzą. Ilość książek, które przeczytałam, wiesz, kursów, które kupiłam i nie wdrożyłam,
To po prostu nie mieści się w głowie. Natomiast dzisiaj to wygląda tak. Po pierwsze, jak wybieram, bo o to zapytałeś. Mam jakby kilka kategorii książek, które czytam. Czyli zawsze gdzieś tam w pobliżu siebie mam książki, które czytam wyłącznie dla przyjemności. Czyli to są jakieś powieści albo takie lekkie, po prostu taka lżejsza lektura, żeby sobie przeplatać jakby inne treści. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli chodzi o takie książki stricte związane powiedzmy czy z biznesem, czy z moją działalnością, czyli taką tematyką psychologiczno-relacyjną, to wybieram najczęściej to, co na dany moment mi jest potrzebne. Czyli jeżeli natrafiam na jakąkolwiek, na jakiś temat, o którym mało wiem, a czuję, że potrzebuję się dowiedzieć, bo na przykład mam jakieś trudności w pracy związane z tym tematem, no to jest główny powód, jakby główny wątek, którym się kieruję, szukając, co w danym czasie będę czytać. Kiedyś to było, wiesz, po prostu co mi wpadło w ręce. Dzisiaj w bardzo taki selektywny sposób podchodzę do tego, bo jest taki ogrom tych książek, że to można by się No i zagubić. dużo ciekawych, prawda? Tylko Tak, rzeczywiście tak. I nie ma jeszcze czasu co na chwilę wszystko. ktoś wrzuca, wiesz, na fejsa, czy gdzieś, o, to czytałem, tamto czytałem. Ja tak naprawdę, jeżeli widzę, że ktokolwiek coś czytał, to gdzieś jakaś część mózgu zarejestruje tą książkę, że a, to jest godne przeczytania, ale tego jakby w żaden sposób nie dokańcza w znaczeniu, nie kupuję tej książki, nie zapisuję jej nawet nigdzie, tylko po prostu widziałam, więc zazwyczaj gdzieś tam pamiętam, że ktoś wspominał. Ale wybieram tylko te, które na ten moment mi w pracy są potrzebne i tylko to czytam. I w ogóle bardzo minimalistycznie podchodzę do tego, ile książek mam w domu od jakiegoś czasu. Mam tylko te, których jeszcze nie przeczytałam i ich jest garstka dosłownie, a te, które przeczytałam, zrobiłam notatki z nich, to puszczam dalej w świat po Super, prostu. no dobra, to co? To przechodzimy do tego, co z nich zostaje, no bo jak już ich nie masz, to jednak ślad po nich musi zostać i domniemuję, że nie wszystko jest tylko w głowie, ale pewnie w jakiejś pamięci zewnętrznej. Tak, i jakby tu mam takie dwa, że tak powiem, sposoby podejścia, bo są różne typy książek. Dla mnie są takie książki, które ja traktuję jako trochę takie podręczniki, które są bardzo, tak, wiesz, konkretnie napisane, co warto jest zrobić. I wiesz, i krok po kroku cię prowadzą przez pewien proces. Jeżeli mam taką książkę, to albo czytam ją rzeczywiście rozdział po rozdziale, natomiast zanim przeczytam dalej, to robię najpierw to, co było tam napisane. Czyli po prostu staram się nie przechodzić do następnych rozdziałów, jeżeli rzeczywiście nie wdrożyłam danej rzeczy w życie. A jeżeli się okazuje, że ja tego nie wdrażam, to dla mnie jest znak, że to po prostu nie jest książka na teraz, bo ja tego widocznie teraz nie potrzebuję. I Okej, ją fajne. zostawiam po prostu. I mam też takie książki, na przykład Russella Bransona, które są bardzo szczegółowe. To jest z kolei czytam w taki sposób, że na przykład jak teraz robiłam konferencję online i tam był rozdział dotyczący konferencji online, to tylko ten rozdział czytałam, patrząc, czy są jakieś rzeczy, które przeoczyłam, które warto byłoby jeszcze wdrożyć, spisywałam sobie, co potrzebujemy dodać do swojej listy zadań i tylko to robiłam. Tak naprawdę całej książki jeszcze do tej pory nie przeczytałam, tylko poszczególne rozdziały, zależnie od tego, co akurat teraz robię. Natomiast jeżeli chodzi o takie książki, które nie są jakby tak stricte podręcznikowe, mają różne podpowiedzi, ale są tak mniej jakby szczegółowe, to czytając po prostu, po pierwsze mam je gdzieś zawsze pod ręką, czyli leżą najczęściej w kuchni, bo tam najwięcej czasu spędzam i obok książki leży ołówek. Czyli po prostu czytam, podkreślam sobie te rzeczy, które czy jakoś mnie właśnie, nie wiem, były dla mnie inspirujące, ważne, właśnie coś, co chciałabym sama wdrożyć, albo coś, co na przykład, bo ja też na social mediach różne rzeczy robię, więc czasami sobie po prostu zaznaczam jakiś cytat, który chciałabym gdzieś kiedyś polecić komuś innemu. I to jest jakby pierwsze czytanie, że tak powiem. Po prostu całą książkę w ten sposób czytam gdzieś tam w odcinkach różnych czasu, a później wracam do niej jeszcze raz i po prostu strona po stronie przeglądam i szukam tylko tych miejsc, które sobie zaznaczyłam i spisuję, rzeczywiście spisuję słowo w słowo te cytaty do O. takiego specjalnego notatnika, który po prostu mam. Papierowego czy elektrycznego? Papierowego. Papierowego, dlatego że ja naprawdę wierzę jeszcze ciągle w moc słowa pisanego, po prostu tego ręcznie. Sam fakt tego, że ja to piszę, sprawia, że lepiej zapamiętuję Jasne. i później też od czasu do czasu sobie wracam do tego tak po prostu czytając, albo na przykład jak przygotowuję właśnie jakieś treści do jakichś rzeczy, które są dla mnie w mojej pracy potrzebne, to po prostu przypominam sobie, aha, gdzieś książkę o tym czytałam, to po prostu przeglądam sobie notatki z tej książki. I na przykład szukam, to by mi się przydało, albo właśnie ten cytat jest fajny, tak, więc później staram się to po prostu rzeczywiście też wykorzystywać
w No to jest sprawach kluczowe, takich. nie? Bo tak to można czytać bardzo dużo fajnych książek, ale to jest chyba trochę to, co mówiłaś, że robiłaś wcześniej, czyli takie trochę ćpanie intelektualne, prawda? Dużo, 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 ale nic z tego nie wynika. Rzeczywiście chyba to, co robisz teraz, wydaje się bardziej efektywne, no nie? Jak wdrażasz to od razu. Tak, ja to jakby dzisiaj ilość, rzeczywiście może jest tych książek mniej, chociaż i tak dość dużo czytam, ale po prostu czuję, że coś się dzieje, tak, że coś rzeczywiście zostaje, że, bo mam też takie książki, których jakby nie są po to, żeby je wdrażać, ale to jest po prostu inny typ książek. To są takie książki, No które tak. są bardziej po to, żeby po prostu pobudzić intelektualne myślenie, tak, jakby czy się wzruszyć, czy cokolwiek przeżyć jakieś emocje, ale to jest po prostu inny typ książek, a jeżeli mówimy o takich stricte związanych z moją pracą, no to jest to podejście. Natomiast myślę, że też warto wspomnieć, że ja też bardzo dużo słucham. Tak? Część książek czytam po prostu, czytam, natomiast dużo też słucham. Był czas, że słucham dużo audiobooków, ale teraz z kolei przerzuciłam się raczej na słuchanie po prostu materiałów z kursów. I tu jest, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tu też bardzo łatwo się zagubić i to dotyczy zarówno czytania, słuchania audiobooków, jak i po prostu różnych nagrań ze szkoleń i tak dalej, bo tego jest tak dużo, że my możemy non-stop po prostu to robić. Czyli wiesz, w każdej wolnej chwili jedziesz samochodem, idziesz, co, jakby non-stop słuchawkami na uszach. I ja rzeczywiście sporo słucham, nie wiem, na przykład gotując obiad, jak nie ma dzieci koło mnie, to sobie Jasne. słucham, czy idąc na spacer. Natomiast mam taką zasadę, że przez długi czas trzymam się tych samych autorów, specjalistów, czyli nie Jasne. słucham tysiąca osób naraz, tylko jakby dogłębnie wchodzę w uczenie, naukę, że tak powiem, danego specjalisty. Jeżeli już, wiesz, sprawdzę go, widzę, że na Czyli podobnych jeśli już falach mu zaufałaś, padaliny. można powiedzieć, tak, Tak, że on także umie. jeżeli jakby ja mu już zaufałam, zazwyczaj są to osoby, które ktoś mi polecił i ja wtedy sprawdzam. Jeżeli się okazuje, że rzeczywiście są to osoby, które przekazują takie treści, które ja widzę, że są bardzo mi przydatne, to ja wtedy w kółko tych osób słucham. W sensie słucham podcastów tych osób, albo właśnie jeżeli mam wykupione nagrania, to wiele razy tych samych nagrań słucham. No dobra, ale Bo poczekaj, poczekaj. To wróćmy na chwilkę jeszcze do tego, jak sobie tego słuchasz przy robieniu czegoś innego, nie? Albo w ogóle notatka z książki pisanej, takiej papierowej, czy nawet e-booka jest, wydaje mi się, intuicyjna. Można wziąć sobie zeszycik, zapisać, podkreślić wszystkie te techniki, które ty robisz. Natomiast jak wygląda twoje notowanie z materiałów słuchanych, zwłaszcza jak robisz co innego? Bo to jest chyba trudniejsze. Tak, wiesz co, bo tu jakby to jest też znowu, że są dla mnie, ja widzę takie dwa typy słuchania w tym wypadku. Pierwszy właśnie jest taki przy okazji czegoś i wydaje mi się, że dzisiaj bardzo dużo osób w ten sposób słucha i to Dobra. jest, dla mnie to jest okej, o ile właśnie nie słucham non-stop nowych rzeczy, nowych pomysłów, nowych idei, nowych, wiesz, strategii, które mogłabym wdrożyć, bo z tego znowu nic nie wynika dla mnie. I dlatego w taki sposób przy okazji czegoś słucham właśnie tych samych specjalistów po to, żeby, wiesz, jeżeli ja słucham kilka razy tego samego nagrania, to nawet jeżeli ja nie zrobię z tego notatek, to i tak, wiesz, to gdzieś zostaje w pamięci po Jasne. prostu. Dlatego właśnie Ale mówię, to że jest. wiele razy słucham tych samych No właśnie, ale to nagrań. jest tak, że wiele razy słuchasz nagrań tych samych autorów, czy wiele razy słuchasz tych samych nagrań? I to, i to. I Okej. to, i to. Na przykład, jeżeli mam dostęp do jakiegoś płatnego szkolenia i to szkolenie było dla mnie ważne i jakoś odkrywcze, to zazwyczaj słucham go kilka razy. Kilka razy słucham tego nagrania. Po prostu ściągam sobie na telefon i mam, wiesz, na telefonie, albo jeżeli to jest nie wiem, na jakiejś tam stronie, bo czasami teraz są te strony takie z jakimś na hasło jakby, tak, od tej osoby opłacone i wtedy po prostu mam tą zakładkę jakby otwartą i po prostu słucham, tylko że to jest właśnie bardzo minimalna ilość tych osób. Ja mam dosłownie na ten moment, mam chyba trzy takie osoby, których słucham właśnie gdzieś W tam w kółko. kółko i to jest jakby, to jest jeden typ słuchania, gdzie nie robię takich stricte żadnych konkretnych rzeczy przy tej okazji, bo zazwyczaj robię coś innego w tym czasie. I ono ma na celu bardziej po prostu takie utrwalanie tych tematów, a po drugie też kształtowanie mojego sposobu myślenia. Bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby Jasne. moje podejście, moje przekonania na różne tematy się zmieniały, bo jednym ze sposobów zmieniania przekonań jest wielokrotne powtarzanie tych samych treści. To jest jedna rzecz. Natomiast drugi typ słuchania to jest znowu bardziej taki już nakierowany na wdrażanie. I na przykład, jeżeli biorę udział w jakimś kursie, który jest taki bardzo właśnie taki taktyczny, tak, że coś trzeba zrobić, no to wtedy raczej wygospodarowuję konkretny czas na to, żeby tego słuchać. I też dążę do tego, że słucham
i od razu robię to, co wysłuchałam. Czyli zasadniczo Nie traktujesz to tak samo jak słucham, materiał wiesz. pisany. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bo znowu bardzo łatwo jest. Nie robienie tego od razu bardzo często wiąże się z ogromną stratą ilości czasu, bo my wysłuchamy na przykład, nie wiem, godzinne nagranie i tam jest tak dużo różnych rzeczy, że jak ja dojdę do końca, to ja już nawet nie pamiętam, co tam było na początku. I ja, Zgadza żebym się. mogła to wdrożyć, to muszę od nowa to przechodzić po prostu, tak? Raz za A razem. jeżeli to są krótkie odcinki, gdzie ja posłucham i od razu wykonuję dane ćwiczenie, czy od razu daną rzecz robię, no to to po prostu więcej efektów przynosi. I tak jak mówię, jeżeli dążę do tego, że jeżeli jest jakieś szkolenie i ja tylko małą część z tego w danym czasie wdrażam, to robię to, a resztę zostawiam. W takim sensie, że nie zaśmiecam sobie głowy niepotrzebnymi na ten czas mi informacjami. Okej. Bo tego jest tak dużo, no mówię, no cały czas nowe strategie wchodzą, nowe pomysły. Każdy też inny, jakby każdy specjalista ma swoje własne systemy, procesy, które nam proponuje. I jeżeli my będziemy słuchać czy czytać tysiące różnych osób, to każda z nich będzie miała odrobinę inne podejście do tych samych spraw. I to jakby jest fajne w takim znaczeniu, że daje nam szeroką perspektywę, ale jeżeli chcemy zacząć to wdrażać, to się dzieje, to jest bardzo trudne, jeżeli mamy zbyt dużo różnych podejść, bo każde z nich jest trochę inne po prostu i to jest ogromne utrudnienie w tym, żeby to zrobić rzeczywiście. Jasne. Czy rozumiem, że metodą jest, jeśli nawet nie wiemy, jakie podejście nas interesuje, posłuchać czy poczytać jakichś ogólnych przemyśleń danych autorów, wybrać, którego chcemy i potem już iść ścieżką, nie zbaczać z niej, tak? To dobrze rozumiem Twoje podejście? Przynajmniej u mnie tak to działa i rzeczywiście ja tak postępuję mniej więcej od 3 lat i widzę ogromne jakby rezultaty właśnie takiego podejścia, że najczęściej ścieżka wygląda w ten sposób, że jeżeli natrafiam na jakąś trudność w jakimś temacie, z którym nie umiem sobie poradzić, to zaczynam szukać kogoś i zwykle to jest ktoś mi polecony przez jakiegoś innego specjalistę, którego już słucham. Bo bardzo często te osoby polecają inne osoby, z których one korzystają albo od których one się uczyły w jakiejś dziedzinie. Więc ja po prostu w pierwszej chwili stwierdzam tak, jeżeli ja lubię jakby tą osobę i lubię pracować z nią i ona z kimś tam lubi pracować, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy w podobny sposób Zgadza się. działać, tak? No Tak. i rzeczywiście zazwyczaj to się u mnie sprawdza, więc sprawdzam tą osobę najpierw korzystając właśnie z bezpłatnych treści, czyli kupuję książkę, słucham podcast, jeżeli ta osoba ma, rzadko czytam, szczerze mówiąc, rzadko czytam blogi, jakoś nie jestem fanką, więc, ale sprawdzam bezpłatne treści, jeżeli rzeczywiście widzę, że są tam takie elementy, to najczęściej kupuję treści płatne. I przyznam, że dzisiaj też jak kupuję treści płatne, to najczęściej kupuję od razu taką rzecz, która pozwala mi jak najbliżej być danego specjalisty. Nie? Rozumiem. Czyli od razu jakiś program, czy grupowy, jakiś mentoringowy, tak żeby być po prostu pod bezpośrednią opieką tej osoby, czy przynajmniej coachów, że tak powiem, wyuczonych przez tą osobę. Czyli potrzebujesz kontakt osobisty bardziej niż taki produkt online już nagrany, predefiniowany, nazwijmy to, tak? Tak, był czas oczywiście, że korzystałam z takich, bo one zawsze są tańsze, nie? Więc jakby był czas, że nie miałam tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na jakieś większe Jasne. rzeczy. Tylko, że to zazwyczaj korzystanie z takich produktów rozciąga ten cały proces w czasie, bo Masz my później musimy efekty. sami metodą prób i błędów przerabiać te rzeczy i zawsze natrafimy na pytania, których nie ma odpowiedzi na to pytanie w tym nagranym jakby wcześniej Materiał. kursie online. Tak, Jasne. więc a tak możesz bezpośrednio tę osobę zapytać po prostu. Dokładnie. Aga, wielkie dzięki. Naprawdę tutaj rozwinęłaś temat bardzo mocno. To jeszcze na koniec jedno pytanie, to co teraz czytasz? Co teraz czytam? W tej chwili czytam książkę Dzieci a czas, jeśli dobrze pamiętam. To jest Oli Budzyńskiej, Pani swojego czasu. Książka dotycząca organizowania życia w rodzinie. I to jest taka, powiedzmy, biznesowo z pracą moją związana książka. Natomiast bardziej dla rozrywki czytałam, w zasadzie niedawno skończyłam Listy starego diabła do młodego. Jeżeli można to nazwać rozrywką, dla mnie to jest No nie rozrywkowa część bezpośrednio czytania. związaną z biznesem, więc załóżmy, że rozrywka. Tak, 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 tak. tak jest. Spoko. Dobra, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że sporo ciekawych, inspirujących treści dzisiaj tutaj nam rzuciłaś. Skorzystamy. Kolejnym moim gościem dzisiaj jest Szymon Węsierski.
Szymon Węsielski to trójmiejski przedsiębiorca, który jeszcze do niedawna zaangażowany był w marketing. Ostatnio Szymon zajął się bardzo wąską branżą e-commerce. Tworzy rozwiązania umożliwiające budowę sklepu internetowego w zasadzie z klocków, z gotowych modułów, z gotowych segmentów, z których można w zasadzie wyklikać sklep internetowy bez specjalnego wysiłku. I to rozwiązanie dostarcza przedsiębiorcom. Szymon jest też fanem jazdy na rowerze szosowym, podróżnikiem i pilotem drona. Przy nim ciężko się nudzić. Zobaczmy, co przygotował dla nas w kwestii książek, ich pozyskiwania, wyciągania z nich wiedzy i wdrażania jej w życie. Powiedz mi, Szymon, w jaki sposób ty dobierasz lektury, które czytasz? Gdzie jest klucz? Wiesz co, ja dobieram lektury pod względem takim, co najbardziej mi jest potrzebne aktualnie, z czym mam wyzwania. Czyli ostatnio właśnie, powiedzmy, jeżeli mam wyzwania ze względu na, nie wiem, growth marketing, tak, w firmie, nie wiem, w produkcie SaaS-owym, to jakby szukam przede wszystkim autorów, którzy osiągnęli jakiś sukces w tym, powiedzmy jakichś founderów, innych narzędziach, które osiągnęły sukces. I dobierasz na pewno po osobach autora, którzy są gdzieś tam, powiedzmy, zweryfikowani. Ja uważam, że wolę dłużej czerpać wiedzę ludzi, którzy przeszli tą drogę i gdzieś tam zrobili to, niż gdzieś tam szarlatanów, którzy tylko mówią o tym, bo to jest dosyć częste, że ktoś zarabia pieniądze sprzedając książki, więc staram się bardziej gdzieś tam dobierać te książki od praktyków, nie? Więc tego, co potrzebuję, co mnie interesuje, bo gdzieś tam równie dobrze są książki oparte na tym, jak się zdrowo odżywiać albo jak działa mózg, więc to jest też chyba kwestia, co kogo interesuje w danym momencie i z czym ma problemy lub wyzwania. Czyli nie dobierasz książek na zasadzie gdzieś tam rekomendacji od znajomych, tylko bardziej badając problem, który cię w danej chwili dotyka, tak? Wiesz co, jakby rekomendacje też są dobre, bo na przykład jest wiele, nie wiem, dla mnie Twitter jest świetnym źródłem wiedzy i bardzo wartościowym, bardzo wartościowe osoby tam piszą i też przez to, nie wiem, jestem zachęcony tam do jakichś wartościowych newsletterów i często pojawiają się tematy właśnie, że ktoś, nie wiem, przeczytał tą książkę, która otworzyła mu oczy na dany temat, więc ja sobie często mam po prostu w notatniku, w ogóle no, cały system jakby gdzieś tam zapisywania tych książek, powiedzmy, mam takiego kanbana, czyli dla osób, które nie kojarzą, są takie kolumny, powiedzmy, i mam to w narzędziu Notion, które też polecam gdzieś tam, sobie trzymuję tam dużo, wiele gdzieś tam notatek i tam mam po prostu kolumny typu właśnie do kupienia, na półce, nieprzeczytane, porzucone, przeczytane i żeby zrobić z nich notatki. Więc to są takie moje silosy, w których się poruszam. I gdzieś tam te, które widzę gdzieś w internecie, ktoś poleci, no to trafiają do kupienia i wtedy gdzieś tam jak się zbierze ich już kilka, to powiedzmy lepiej jest grupowo gdzieś tam zamówić, poszukać dobrych cen i znaczy ja też czytam w papierze tylko. Tylko? Czyli jest... nie używasz audiobooków ani nic z tych rzeczy? Nie, w sensie jakby audiobooki, na przykład ja też wiem, że audiobooki są na przykład fajne dla ludzi, którzy dużo jeżdżą samochodem gdzieś tam w jakieś trasy. Ja na szczęście pracuję z klientami tylko zdalnie, więc na szczęście nie muszę tracić czasu na te dojazdy. Jasne. Więc, a z drugiej strony słuchanie audiobooków też wymaga skupienia. W sensie nie umiem tak, że nie wiem, robisz coś w domu i słuchasz audiobooka, jakoś mi to tym bardziej w książce, gdzie jest trochę wiedzy do przyswojenia, nie wychodzi. Więc jakoś tak lubię ten klimat książki na półce, w papierze, do której można ją dotknąć, przewertować. Chociaż jakby gdzieś tam Kindle i tak dalej, to dają świetną możliwość bardzo łatwego notowania, zaznaczania, potem eksportowania tych notatek, więc są plusy i minusy, no. I no też na pewno, gdzieś jedziesz na wakacje, to możesz mieć setki książek w jednym miejscu, nie? Więc no, to plusy prawda. I minusy. No dobrze, ale załóżmy, że już przeczytałeś taką książkę, chciałbyś wdrożyć z niej tą wiedzę. W jaki sposób, właśnie mówisz, masz w tym swoim kanbanie tabelkę, kolumnę z przeczytanymi i do zrobienia notatkę, tak? Dobrze rozumiem? Tak. No właśnie, to tak, jak tą notatkę tak. robisz? Jak się do tego zabierasz? Wiesz co, ja przeważnie po prostu czytając zawsze mam jakiś tam długopis czy zakreślacz przy sobie i traktuję trochę książkę jako, niektórzy jakby nazywają to dewastacją książki, ale jakby no ja po prostu uwielbiam gdzieś tam zakreślać, notować, pisać sobie wykrzykniki, które gdzieś tam potem zmuszają mnie do myślenia albo do rozpracowania tego, albo też często przeniesienia tego case'a albo tego, nie wiem, tego fragmentu na swoje jakieś tam rzeczy w firmie. Jasne. Więc mam tak, że
notuję, w sensie zaznaczam i gdzieś tam na koniec książki, jak już ją przeczytam, i to wymaga czasu, to jest bardzo czasochłonne, że faktycznie usiąść jeszcze raz z książką po jakimś czasie i strona po stronie gdzieś przepisać te fragmenty do Notion, czyli do jakby cyfrowo, tak? Mhm. Fakt faktem próbowałem kiedyś robić zdjęcia i wklejać zdjęcia, to jest powiedzmy bardziej no, szybsza możliwość, mhm. ale minus jest taki, że gdzieś tam no, nie można potem szukać po słowach kluczowych albo nie wiem, wysłać kopii wklej jakiegoś fragmentu do kogoś, jasne. Czy do pracownika, czy do znajomego, ale też widzę, że to przepisywanie potem drugi raz ma wiele korzyści, no bo potem w sumie trawisz jeszcze raz tą treść. A już tylko wybrane fragmenty, tak? Tak, tylko wybranych fragmentów. Możesz się nad tym zastanowić, jeszcze nie wiem, dorzucić swoje jakieś słowa i widzę to trochę jak na studiach, że jak wiesz, jak piszesz to jeszcze raz, to jakoś mam wrażenie, lepiej się utrwala w głowie, no bo jakby jest tak, że gdzieś tam wiele ludzi czyta, przeczyta, odkłada, no i tyle, nie? A gdzieś tam mhm. wydaje mi się, że fajnie do tych książek wracać. I to też ostatnio coś w fajny artykuł trafiłem, że żeby czytać książki, które przetrwały próbę czasu, bo czas weryfikuje jakość tego. I to było dosyć fajne, bo wiesz, powstaje, co chwilę masz nowe bestsellery, pewnie które można zapłacić za nie x pieniędzy, żeby był bestsellerem na półce gdzieś tam w Empiku czy gdzieś. A jednak próba czasu, czyli cofanie się gdzieś tam do książek, które powstały, wiesz, mają już 10 lat, a wciąż są aktualne, nie? Myślę, no o tym też właśnie pisał Taleb w Antykruchości, żeby czytać książki, które mają więcej niż 10 lat, bo to oznacza, że rzeczywiście jakiś no. sens w nich jest. No. Ja ostatnio rozmyślenia Marka Aureliusza czytałem, także one chyba więcej 10 lat przetrwały. Tak jest, zdecydowanie. Super. No dobra, to dzięki Szymon w takim razie. To jeszcze jedno też pytanie jeszcze na koniec. Tylko jeszcze dodam do tego, to akurat jeszcze fajny system miał bodajże Ryan Holiday. Okej, okay. Chyba on kojarzę, akurat pisał jakby w czasie rzeczywistym, jeżeli coś jakby w książce ciekawi, pisze na kartkach i ma taki wielki segregator, po prostu jak swoje archiwum, nie? Mhm. I też wiem, że chyba, nie wiem, czy to on polecał, czy ktoś, żeby gdzieś tam całą książkę sobie streścić, nawet na jednej tej wewnętrznej okładce sobie napisać, o czym ona była w ogóle. Jakie są takie najcenniejsze bullet pointy z tego, co kojarzę, książki, to jest styl notowania Tima Ferrisa, a Ryan Holiday rzeczywiście albo ma takie szufladki jak w bibliotece, nie? Tak, rzeczywiście no. chłopaki wymyślali ciekawe rzeczy, nie? No. No dobra, a powiedz mi, co czytasz teraz? Teraz czytam Pułapki szybkiego i wolnego myślenia. Kahnemana? Tak, i jest dosyć... Jest to wymagająca literatura. Nie da się ukryć, nie? Dzielę ją sobie na etap, ale też czasem mam tak, że czytam kilka różnych... Znaczy, czytam kilka książek naraz, w sensie lubię sobie trochę żonglować, nie? Mhm. Właśnie czytam też właśnie Hacking Growth, gościa, który gdzieś tam budował marketing w Dropboxie, mhm. Więc no różne pozycje gdzieś tam właśnie, no albo, więc staram się żonglować tymi też pozycjami, żeby, mam wrażenie, że ostatni rok gdzieś tam przeciążyłem trochę książek biznesowych, a też warto gdzieś tam sobie trochę czytać pozycji, może nie wiem, o historii świata, znaczy zależy, co kogo interesuje gdzieś tam. Jasne. Nie? Czyli coś niebiznesowego, właśnie to, a czytasz taką typową rozrywkę? Właśnie nie, ale bardzo też kilka znajomych mnie namawiało na jakieś kurcze powieści albo science fiction, no takie totalnie dla rozrywki i dla gdzieś tam chillu bardziej niż tam maglowanie się wiedzą, no bo też wydaje mi się, że nawet jak w tamtym roku czytałem 43 książki, to szczerze mówiąc czuję się trochę przeciążony, bo jakby łatwo trochę zgubić, jakby teraz z perspektywy trochę nawet czasu, to bym powiedział, że lepiej czytać ich mniej, ale może właśnie bardziej dogłębnie albo poświęcić więcej czasu, żeby je jakby przetrawić i powyciągać z nich, nie? No i powdrażać, więc, tak? No, bo gdzieś tam w pewnym momencie to może te challenge stają się trochę takim gonitwą za liczbą, a niekoniecznie gdzieś tam za jakością tego, nie? Więc tak jak mówisz o tym wdrażaniu, to jest gdzieś tam totalnie coś, na czym warto się skupić, nie? Mhm. Dobra, super. Dzięki zatem, Szymon, za tę wrzutkę do naszego koszyczka, jeśli chodzi o sposób notowania i wdrażania tego, co przeczytaliśmy w książkach. Super. Dzięki wielkie. Super. Do zobaczenia Dzięki. Przy następnej okazji. Pa. Na razie, cześć.
Kolejnym moim gościem dzisiaj jest pan Marek Bernaciak. Pan Marek jest właścicielem firmy AMB Technik. AMB Technik zajmuje się tym, co dla przeciętnego zjadacza chleba jest czymś kompletnie nieogarnialnym, niemniej jednak na co dzień używanym. Upraszczając, o ile w ogóle upraszcza to percepcję pracy AMB Technik, AMB zajmuje się dozowaniem płynów montażowych. A co to dokładnie znaczy? W linku do tego filmu zamieszczę link do jeszcze innego filmu, który razem z Mangusta Film jakiś czas temu stworzyliśmy, który wyjaśnia to, czym AMB Technik zajmuje się na co dzień. Pan Marek to przedsiębiorca, który na początku mojej drogi z kolei przedsiębiorczej wywarł na mnie naprawdę duży wpływ, bo pokazał, że firma niekoniecznie musi być budowana wokół jednej osoby, a może być rozwijana zupełnie niezależnie od osoby założyciela. Pan Marek mnóstwo czyta i zaraża entuzjazmem do czytania innych ludzi. Zobaczmy, jaki ma pomysł na wdrażanie wiedzy z książek. Panie Marku, pierwsze pytanie dotyczy doboru książek. Jaki jest klucz, na podstawie którego dobiera pan lektury, które pan czyta? W ostatnich latach to jest klucz głównie zawodowy. To znaczy, jak w dzieciństwie czytałem książki, to one były raczej pewnego rodzaju ucieczką do innego świata. Takiego, żeby zobaczyć teraz z perspektywy czasu, tak postrzegam, zobaczyć świat, w którym obowiązują pewne reguły, w którym są normalni ludzie, tak mi się przynajmniej wydawało, którzy kierują się jakimiś wartościami i tak dalej. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że ja czytałem wtedy książki, pochłaniałem je dziesiątkami, natomiast pamiętałem z nich głównie fabułę. Nie pamiętałem nazwisk nawet bohaterów, ani nie zwracałem uwagi na tytuły, ani na autorów. I to potem utrudniało mi komunikację z różnymi osobami, którym chciałem coś opowiedzieć. No i jak już zacząłem czytać teraz książki, powiedzmy 15 lat temu, tak powiedzmy trochę bardziej systematycznie, to książki zacząłem już jakby powiedzieć, porządkować. W tym sensie, że zacząłem się uczyć na pamięć dokładnie, wkuwać autorów, nazwiska. Aż tak? Wkuwać tytuły. Tak, dokładnie, wkuwać. Zresztą dałem taką radę synowi swego czasu, jak miał 5 lat, żeby uczył się nazwisk, tytułów, filmów, czego wszystkiego, co się tylko da. I on z tej rady skorzystał. No i dzisiaj, jak pan spyta Krzyśka, zresztą zna go pan osobiście, to wie pan, że on sypie nazwiskami piłkarzy, autorów, postaci jak z rękawa. No, uważam, że to jest bardzo cenna cecha. Sam bym tak chciał umieć. I to natomiast, no ja tego nie umiem tak robić dobrze. Więc jak czytam książki? Ja przede wszystkim mogę podzielić się takimi spostrzeżeniami. Pierwszym jest takie, że staram się jakiś temat zgłębić. Jak zacząłem czytać książki na przykład o ekonomii austriackiej, to po prostu brałem wszystko. Dzisiaj słyszałem, że podobno Elon Musk tak robi, że też zaczął tam zbierać wszystko. On zbiera z każdej dziedziny, którą się interesuje, wszystko, co się da, tak? Tak. A potem zgłębię. Jak zacząłem, i to potem no, biorę tak, jak leci, że tak powiem. Na chybił trafił trochę. No jest w tym trochę spamu. Chyba, że uda mi się w jakąś dziedzinę wejść za pomocą jakiegoś mentora. Tak na przykład z teorii ograniczeń to od razu dostałem wskazówkę. Co należy czytać. A potem też się okazało, że pojawiło się mnóstwo spamu, bo na przykład straciłem dużo czasu i pieniędzy na różnego rodzaju konsultantów i mądrych ludzi, z którymi nie dało się w ogóle dogadać ani pracować. Ale więc oni wyszli, jak rozumiem, w efekcie przeczytania tych książek o teorii ograniczeń, tak? I myślał pan, że praca z nimi... Tak, tak. To znaczy, no bo to się... To trochę działa, trochę działa tak, jak w Ewangelii Świętego Mateusza, że kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że należy
zainteresować się tematem, a nie książką, jedną czy drugą. Poza tym książki z natury rzeczy nie pokazują tematu całościowo. Tak. Z wielu powodów. Już to dlatego, że autorzy sami chcieli tylko pokazać pewien wyrywek. Z drugiej strony też czasami technicznie, no żeby ta książka była strawna, żeby trzymać się tematu, żeby wypowiedź była spójna, no to wybierają sobie jakiś wyrywek, jakiś wycinek, no i na nim się skupiają. No to siłą rzeczy, jeśli chcemy, takim dobrym przykładem jest na przykład Nassim Nicholas Taleb, którego antykruchość większość osób zna. Natomiast jego na przykład zwiedzenie przez losowość czy na własne ryzyko, bardzo mało osób spotkałem, które w ogóle się tym zainteresowały. A dopiero te książki są kwintesencją takiego wyznania wiary Taleba wręcz, powiedziałbym, bo on dopiero wtedy tłumaczy, jak on w ogóle postrzega świat. I dopiero jak się to poskłada razem do kupy, te kilka książek, to dopiero można zrozumieć, o co w ogóle Talebowi chodzi w tym wszystkim. Tylko natomiast tutaj rozumiem, że musimy chcieć poznać Taleba, czyli wychodzimy od tego, co pan mówi, że musimy się zainteresować nie książką, tylko tematem, tak? Czyli bardziej rzeczywiście zaczynamy od tematu i szukamy, co na rynku jest takiego, co wydaje się na pierwszy rzut oka, chyba że ktoś nam poleci, co wydaje się ciekawe, tak? No ale właśnie, załóżmy, że mamy taką lekturę, czy nawet temat. W jaki sposób przechodzi pan do tego punktu następnego? Już pan otworzył tę książkę, już pan ją czyta. Co dalej? W jaki sposób pan tę wiedzę stara się ustrukturyzować, a następnie, nie wiem, jakoś zapisać gdzieś w pamięci zewnętrznej i wdrożyć to, co jest ważne? Ja myślę, że przede wszystkim to, co ja próbuję robić, to buduję, jak to mówił Mises, konstrukcje myślowe. No chodzi o to, żeby w naszym umyśle powstał pewien konstrukt, pewien spójny schemat jakiś rzeczywistości, tak? Żebyśmy zaczęli łączyć, jak to się ładnie mówi, kropki, tak? No ale generalnie większość tematów, którymi się zajmujemy, to są tematy złożone. I one mają po prostu różne, no to jest tak jak, jeszcze inaczej, żeby uprościć. No to jest ta słynna, chociaż nie wiem, czy słynna, bo dzisiaj rozmawiałem z dwoma dorosłymi osobami i nie znają tego, słynna przypowieść o czterech mędrcach, którzy spotkali słonia po ciemku, tak, i się zaczęli kłócić, czy to, bo jeden złapał za trąbę, drugi za ogon, trzeci za nogę, czwarty za brzuch. Każdy się kłócił, jak wygląda słoń, bo każdy znał tylko część tego słonia. Ale każdy był przekonany, że wie o nim wszystko. I to jest taki, myślę, podstawowy błąd atrybucji, który po prostu my podejmujemy. To jest trochę tak, jak my słuchamy dziecka, wiem to bardzo dobrze, bo sam popełniałem ten błąd nagminnie, że słuchamy dziecka, ono zaczyna zdanie, a my już wiemy, co ono chce powiedzieć i przerywamy mu i już mu odpowiadamy na pytania, dajemy rady albo strofujemy, w zależności od tego, jaki mamy humor. No a dziecko oczywiście po jakimś czasie mówi no fuck you i idzie sobie swoją własną drogą, tak? Bez względu na to, czy jest nastolatkiem. A my potem jesteśmy zdziwieni. A potem jesteśmy zdziwieni, tak. No więc dokładnie to samo jest z książkami. Jak my przekartujemy jakąś książkę albo zaczniemy ją czytać i potem już mówimy, aha, już wiem, o co chodzi, to już będę to robił, prawda? No to oczywiście po pierwsze ta wiedza nam po prostu umknie. I ja myślę, że przede wszystkim, aby wdrożyć jakąś wiedzę, to trzeba tą wiedzę sobie wytatuować na mózgu, jak to mówi taki gościu, zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa, taki twardziel z internetu. Pan, znamy go obaj z internetu. Tam znaczy ja nie kojarzę hasła, żeby coś sobie wytatuować na mózgu, więc albo mi gdzieś umknęło, no to no nieważne, myślę, że jak to sobie pan taki, przypomni, to pewnie... Jest taki, co biegał w maratonie, To pewnie chodzi o Gogginsa, znając życie. O Gogginsa, tatuowania na mózgu to nie kojarzę. Tak, ale to on właśnie mówi, że to właśnie trzeba sobie wytatuować swoją tożsamość na mózgu, tak? Nową tożsamość. I po prostu jeśli my chcemy
my chcemy poznać, jeśli chcemy wdrożyć jakąś dziedzinę, to trzeba sobie przede wszystkim tą dziedzinę przyswoić. Owszem. Czyli krótko mówiąc, no nie wystarczy po prostu raz przekartkować jakąś książkę, jedną. Bo jak to mówią, najbardziej niebezpiecznym człowiekiem jest ten, który przeczytał jedną książkę. No i to jest bardzo niebezpieczne, no bo my wtedy znamy sprawę pobieżnie, wyciągamy fałszywe wnioski, nasz układ limbiczny tworzy bardzo uproszczone konstrukty. Ja mam nawet taki specjalny slajd, który sobie przygotowałem, że właściwie jak my widzimy dwa punkty, to już popełniamy chyba 7 czy 8 błędów, nie? Sporo. Tylko dwa punkty narysuję na kartce i od razu już ktoś dorabia konstrukt, który popełniamy od razu. Na przykład zakładamy, że pomiędzy tymi punktami coś jest. A jeżeli już jest, to musi to się układać w linii prostej. Między tymi dwoma punktami. I tak dalej. No i takich błędów popełniamy masę. I nasz aparat poznawczy po prostu jest ubogi. I jeżeli chcemy coś opanować, no to zwyczajnie trzeba to, jak to się mówi, nie tyle wkuć, co zrozumieć. Bo o tym już Mises mówił, że w ogóle generalnie ludzie bardzo mało rozumią i nie chcą zrozumieć. No więc jak nie rozumią, no to potem nie umią. No i to tak potem wygląda, że to jakie rozumienie, takie wdrożenie. Trochę tak jest, rzeczywiście. Więc to po prostu jest przede wszystkim taka sprawa. Więc ja po prostu rozpaczliwie, podkreślam to, rozpaczliwie, bo to nie jest żadna ambicja, ani jakaś wielka, nie wiem, ani talent, ani rozum, ani inteligencja, po prostu rozpacz. Ja rozpaczliwie, jak już próbuję ten jakiś temat zrozumieć, no to naprawdę robię to z całkowitą determinacją i rozpaczą. No i wgłębiam się, wgryzam się to w pazurami, zębami, czym się da. No. To rozumiem. Okej. Okay. Dobrze, to z tego ja chciałem jeszcze zadać panu jedno pytanie, czyli co pan aktualnie czyta, ale w zasadzie to mógłbym chyba spytać w tym kluczu, o którym pan powiedział, czyli jaki temat aktualnie pan zgłębia? To dobre pytanie. Znaczy, no w tej chwili akurat zgłębiam wszelkiego rodzaju literaturę psychologiczną. Naliczyłem sobie ostatnio tak dla sportu, że przeczytałem w ostatnim czasie ponad 20 książek. Teraz sięga już prawie 30 takich książek, no, które myślę, że może rekomendować. Ja nawet tak sobie zażartowałem i opublikowałem pod koniec zeszłego roku wielką siódemkę Marka Bernasiaka, ale to było tylko tak marketingowo, bo tych książek było znacznie więcej, ale mówię, wybiorę sobie tak się, zobaczę jaki będzie feedback, zobaczę, czy to, no, chodziło mi o to, żeby samemu być rekomendacją dla innych osób, żeby po prostu też zaoszczędzić im czasu i szukania, no bo wiem dobrze, że napotkanie dobrej książki to jest naprawdę sztuka. To jest to, co pan mówił wcześniej, prawda, że w gąszczu książek z danego tematu trafia pan też przy okazji dobrych lektur jednak na sporo spamu. Dokładnie. Przesianie go dla kogoś jest jednak już sporą wartością, bo ta druga osoba nie musi w tym spamie grzebać. No dokładnie, no jeżeli ktoś już wie, że może przeczytać Carol Dweck czy Kahnemana, to już zaoszczędził kilka miesięcy życia, nie? No bo od razu trafił w dobre ręce, a nie czyta jakiegoś... No dam prosty przykład. No, jest taka książka, której nie polecam. Nazywa się Jedna rzecz. Napisana w sposób bardzo błyskotliwy, bardzo elegancki, sympatyczny, z takim efektem wow i takim przydechem. Ale ona jest bezwartościowa. To znaczy ona nie niesie żadnych... Preludium do pracy głębokiej dopiero. Newport. Dokładnie. Jeżeli chcemy coś naprawdę w tym zakresie przeczytać, no to lepiej weźmy trochę więcej czasu, weźmy, prawda, jak on się nazywa, Newport. Newport, nie. Tak. Cal Newport, tak? Tak, tak. Tak, Cal Newport. Weźmy Newporta, weźmy pracę głęboką jego i przeczytajmy to 3 razy. Więcej z tego będzie pożytku. To będzie dużo więcej korzyści. Dokładnie, niż czytać takie, za przeproszeniem, pierdoły, jak jedna rzecz. No bo ktoś sobie chciał zarobić parę złotych, no to napisał taką książunię dla ludzi, którzy chcą się cieszyć, że przeczytali jakąś książkę. Natomiast ja tak trochę specjalnie podkręcam tą piłeczkę, znaczy, bo to nie chcę mówić, że nie czytaj takich książek, bo no ale z drugiej strony, jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany, bo o tym rozmawiamy, rozumiesz, to jest temat naszej rozmowy. Jeśli ktoś zainteresowany jest pewną konkretną wiedzą i jej późniejszym wdrożeniem,
no to trzeba przeczytać Newporta. On mówi nie tylko, że trzeba się skupić na jednej rzeczy, tylko on mówi, jak to zrobić, jaki jest mechanizm, że tak powiem, w backstage'u. I wtedy mówimy, a, to tak działa, cholipka, to teraz to ja naprawdę muszę się skupić. I nawet wiem, jak to zrobić. No, Newport daje nam narzędzia, a jedna rzecz daje nam pewną, no nazwijmy koncepcję, żeby w ogóle tematu poszukać, tak można powiedzieć. Może, może. Aczkolwiek natomiast... może wystarczyłby na przykład artykuł na blogu, żeby się... Dokładnie, tym... no jak same z tej książeczki to wystarczyłby, wystarczyłaby dobra recenzja Newporta. Prawda? To jest to, co na przykład robią takie no robią różne osoby, także piszą recenzje na przykład. Tak. I to jest bardzo dobra rzecz. No dobrze. I wtedy, jak my to opanujemy, ten artykuł, czy tamtą książkę, czy tamtę tą wiedzę, no to wtedy możemy przejść dopiero do wdrożenia. Mhm. I robić to powoli. Przede wszystkim, ja to mówię, od początku aż do skutku. Zgodnie z tym konstruktem myślowym, po prostu. No tak, dokładnie, no bo potem przełożenie tego konstruktu na życie oczywiście podlega, powiedzmy, prawu dopasowania do realności, tak? No bo oczywiście okazuje się, że ten konstrukt jest w jakiś tam sposób wyidealizowany, może strasznie uproszczony, więc trzeba go tak czy inaczej, mimo jego skomplikowania czy złożenia, to trzeba go dopiero jeszcze doszlifować, trochę ociosać, wybrać to, co jest naprawdę istotne w tych elementach, pewne rzeczy dopasować do, uzupełnić również, prawda? No takim dobrym przykładem jest na przykład moja no, ulubiona książka, bo jest niedostępna, to jest Atul Gawande, Potęga Checklisty. Mhm. Jak ja mówię ludziom, że nie dam skanu tej książki, bo ja ją sobie sam kupiłem na Allegro za czysta ileś tam 40 zł na Allegro, no to jak to tyle kasy za taką książkę? Ja mówię, człowieku, to jest grosze, grosze. Weź to, że konsultant, który cię tego samego nauczy, weźmie, nie wiem, 2 do 4 czy 5 tysięcy złotych za dzień. A tutaj masz za 300 zł masz tyle wiedzy. Tylko wdrożyć. I to naprawdę wiadomo, co wtedy z tym zrobić, nie? Tak. Także nie ma ceny na dobrą książkę. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć takim zawieszeniem lekkim. Panie Marku, dziękuję pięknie w takim razie. Dziękuję. Tę siódemkę Marka Bernaciaka wrzucę, myślę, do opisu filmu, żeby można było zajrzeć i zobaczyć, co tak pana poruszyło najbardziej w zeszłym roku. A tymczasem żegnamy się. Także do zobaczenia i dzięki. Do zobaczenia i powodzenia. Na sam koniec zostawiłem perełkę. Maćka Gnyszkę, mojego ukochanego wspólnika, z którym w zasadzie jest trochę tak jak z żoną, bo jesteśmy razem i na dobre, i na złe już od wielu lat i wygląda na to, że ten układ się sprawdza i że działamy razem w zasadzie nie najgorzej. Maciek sporo czyta, a przynajmniej tak twierdzi i zgrywa mądrale, no bo w zasadzie gdyby tak dużo czytał, to nie miałby kiedy brudować zarówno pracownic Synergii, jak i towarzystw biznesowych, jak i Gnyszka Fundraising Advisors, jak i pomagać setkom ludzi w Polsce, znajdować jeszcze czas na zajmowanie się dzieciaków i pracę dobroczynną. A ma ten czas, więc chyba nie czyta, bo kiedy miałby to robić, prawda? Zobaczmy, co nam za chwilkę naopowiada. Dobrze, Maćku, fajnie, że jesteś z nami. Teraz powiedz, w jaki sposób dobierasz swoje lektury? Witaj Tomku, witajcie wszyscy radiosłuchacze. Jak dobieram lektury? Lektury dobieram według takiego klucza, że czytam to, co mnie interesuje. I w zasadzie od lat ograniczam się do kilku i wyłącznie kilku kategorii. Są to książki biznesowe, jest to literatura piękna, belletrystyka i listopisarstwo. Znaczy, uważam, że bardzo dużo można się nauczyć, czytając cudze listy i dzienniki. Bardzo to lubię. Po trzecie, literatura teologiczna. Najbardziej lubię albo żywoty świętych, albo ich pisma, niekiedy mistyczne. No i można powiedzieć, że ostatnią kategorią są autobiografie ludzi albo książki wspomnieniowe. Mhm. O, i w zasadzie poza cztery te kategorie nie wychodzę.
One w pełni zaspokajają moje potrzeby związane z książkami, z aplezami. To, co widzicie, to jest ułamek mojego księgozbioru, więc obawiam się, że z tego świata będę schodził zawiedziony, że niektórych tytułów, które co miesiąc odkładałem, że już za nie się wezmę, nie uda mi się przeczytać, ale cóż, shit happens. Zasadniczo masz rację. Maciuś, jeszcze jedna sprawa. Jak już masz te swoje kategorie, to skąd bierzesz inspirację, żeby te kategorie zapełniać? Wiesz co, generalnie nie mam tego problemu. To znaczy nie doświadczyłem jeszcze sytuacji, w której musiałem się zastanowić, czym wiesz, uzupełnić, bo w każdej kategorii mam paręnaście tytułów w przód. Natomiast źródła są bardzo różne, bo pamiętam na przykład, że wywiad Rzekę z Jackiem Gmochem kupiłem na podstawie fragmentów opublikowanych w weekendowej Rzeczpospolitej. Mhm. Tak? Ale wydaje mi się, że w dużej mierze wiele książek jest owocem tego, że na przykład jakiś temat mnie zainteresował, na przykład jakaś postać mnie zainteresowała. Tak? Okay. Na tej bazie przeczytałem kilka książek o Davidzie Ogilvim albo o Benito Mussolinim. To postać, do której mam wielki dystans i gdyby ktoś chciał mnie określić jako, osobę pozytywnie zafascynowaną Mussolinim, to od razu dementuję. Natomiast byłem ciekaw, jak facet stojący na czele narodu raczej znanego z tumiwisizmu i bycia leniwcami, jak on próbował z nich zrobić nadludzi i dlaczego mu się to nie udało. No i stąd parę książek wspomnieniowych o nim, by lepiej zrozumieć to zjawisko, które na paręnaście lat zawładnęło Włochami. Więc źródła są różne. Oczywiście nieocenionym źródłem rekomendacji jest magister inżynier podwójny Ciosek Tomasz. To w obie strony działa, nie? Słucham? Mówię, że to w obie strony działa, prawda? Bo no tak, oczywiście. Część biblioteczki pojawia się z inspiracji tej drugiej strony. Nie da się krzyżowej, tak. Mamy, myślę, obaj paręnaście tytułów z obu stron, nie? Na pewno. Więc to szczególnie w obszarze książek biznesowych, nie? Tak. Więc... Ale właśnie, czekaj. Jak jesteśmy w książkach biznesowych, bo już inspiracji starczy i tak ciężko będzie to wszystko spamiętać, jesteśmy już w obszarze książek biznesowych czy innych, z których wiedzę chciałbyś wdrożyć. W jaki sposób, powiedz tymi, zapamiętujesz, co przeczytasz? A więc po pierwsze staram się używać albo ołówka, albo fistaszków, tych takich, wiesz, przyklejanych, no nie powiem, mam pewne określenie. O tym mówiłem. Mówimy. Tak. O tych malutkich. I to jest jedna rzecz. To znaczy staram się, żeby robić na książce notatki, a jeżeli z którejś z notatek wynika jakiś pomysł jeszcze do dopracowania lub konkretny pomysł do realizacji, wówczas trafia do Nozbi. Albo trafia do projektu pomysły, albo trafia do danego projektu. Tak, pracownia, towarzystwa, GFA, rodzina, YouTube i tyle. I to jest wystarczające, no bo potem w Nozbi mogę przepisać termin, mogę przepisać jakieś tam inne parametry, które sprawią, że to przestanie być martwy zapis na liście zadań, a stanie się zrobiony projekt. Okej, czyli potem wdrożenie już następuje w zasadzie, można powiedzieć, tak jak inne projekty, które wdrażasz. Nie ma tu żadnej różnicy między czymkolwiek innym. Super. Dobra, Maciek, dzięki. Dzięki. Chyba to był najkrótszy z wywiadów dzisiaj. Bardzo się cieszę, że udało nam się to zamknąć. Ale to chyba pierwszy raz w ogóle w historii. Może jeszcze o czymś powinniśmy pogadać. Ale nie tym razem. Dzisiaj jest o książkach. Dzięki, Maciek. Dzisiaj powiedzmy, że wyznajemy zasadę keep it short and simple. Tak jest. Wszystkiego dobrego, Maciek. Dzięki i na razie. Bajo. Dzięki. Hej. Cześć. Skończyliśmy już wywiady. Poznałeś wizję czterech osób.
ich podejście do książek, pozyskiwanie tych książek, pozyskiwanie wiedzy z tych książek, a następnie wdrażanie jej w życie. Który z tych metod najbardziej Ci pasuje? A z kolei może się okazać, że Ty masz jeszcze inną metodę zapisywania wiedzy z książek i wdrażania jej w życie. Napisz w komentarzu, jak to robisz, bo być może wszyscy na tym skorzystamy. W opisie do tego filmu wrzucę jeszcze linki do materiałów, które poruszaliśmy z Szymonem. Czyli linki do materiałów, w jaki sposób notują Ryan Holiday i Tim Ferriss. Myślę, że mogą też być to dla Ciebie materiały dość ciekawe. To jest pierwszy odcinek z serii Jak oni to robią. Myślę, że to jest dość fajna seria, jeśli też tak uważasz, bardzo się cieszę. Napisz w komentarzu, jakie problemy lub wyzwania, bo to oczywiście nie to samo, mogłyby być poruszone w kolejnych tego typu odcinkach lub jakie osoby mógłbym podpytać. Natomiast co do problemów, ja już znajdę zawodników, którzy znajdą rozwiązania do tych wszystkich problemów. A jeśli ten materiał miał dla Ciebie wartość, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, abym miał parę do tworzenia kolejnych materiałów, abym miał wytrwałość do ich tworzenia, a o wytrwałości i cierpliwości mówiłem w poprzednim filmie, do którego odnośnik za chwilkę zobaczysz. Tymczasem do zobaczenia następnym razem, trzymaj się ciepło, powodzenia i udanych lektur. Cześć!